10. jubileuszowa edycja konkursu imienia Władysława Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych rozstrzygnięta. Laureatów poznaliśmy 25 października 2012 roku podczas uroczystej gali z udziałem prezesa NBP. Jest popyt na dziennikarstwo ekonomiczne, a prognozy na najbliższe lata są takie, że ten popyt wciąż będzie rósł. Wielka rola tych, którzy potrafią przełożyć coraz bardziej skomplikowany język ekonomii na pojęcia zrozumiałe dla każdego. Tytuł najlepszego dziennikarza ekonomicznego 2012 roku otrzymał Jan Niedziałek z TVN CNBC. No i właśnie tym jest dla mnie ta nagroda. Wielkim szokiem to po pierwsze, gigantycznym honorem i zobowiązaniem, które nie będzie łatwe do udźwignięcia. Kapituła konkursu przyznała także 6 wyróżnień. Za teksty o polityce pieniężnej i stabilności finansowej został nagrodzony Radosław Omachel z Newsweeka, a w kategorii finanse osobiste i edukacja ekonomiczna Wawrzyniec Smoczyński z Polityki. Dziennikarze mają dzisiaj rolę nadzorczą. Muszą patrzeć na nowe produkty, które są oferowane ludziom, sygnalizować powstawanie instytucji czy ofert, które są nierzetelne, nieuczciwe, oparte na oszustwie. I to taka, powiedziałbym, powrót do dziennikarstwa w wielkim stylu w ekonomii. Za najlepszy felieton wyróżniono Macieja Samcika z Gazety Wyborczej, Grzegorza Cydejko z Forbesa za najlepszy wywiad, za newsa Dawida Tokarza z Pulsu Biznesu, a w kategorii media lokalne nagrodzono Alicję Zboińską z Gazety Polska Dziennik Łódzki. 10 lat istnienia konkursu, podczas których napłynęło przeszło 1500 prac i nagrodzono ponad 100 dziennikarzy, stały się okazją do podsumowania i przyznania nagród najlepszy dziennikarz ekonomiczny dekady. Otrzymali je Joanna Solska, Witold Gadomski i Roman Młotkowski. Na pewno Nagroda Grabskiego jest częścią bardzo ważną takiego ekosystemu, w którym my dziennikarze funkcjonujemy. Dlatego, że w miarę jak z różnych powodów pogłębia się kryzys mediów jako firm i w ślad za tym kryzys dziennikarstwa, Nagroda Grabskiego chyba najbardziej ze wszystkich nagród daje punkt odniesienia dla jakości. Tegoroczna edycja jest także dowodem na to, że konkurs przez 10 lat zyskał popularność i prestiż. To już jest 10. edycja i obserwując od wielu lat, wydaje mi się, że nagroda dojrzała. Widzimy to również w ilości zgłoszeń, które przychodzi. To jest jeden z najwyższych poziomów, jeżeli najwyższy z tych, które do tej pory były. Nagroda nabrała dostojeństwa.